Panie Prezesie, bardzo proszę. Dziękuję, Panie Marszałku. Do Pana kandydata również pytanie mam, czy zajmie się sprawami rolnictwa, również tutaj kontroli, które wielokrotnie zwracaliśmy uwagę poprzednim. I niestety ja już muszę przyznać, jako przewodniczący dwukrotnie występowałem o wprowadzenie procesu kontroli przekazywania ziemi na uprawianie gospodarstw rodzinnych. Jakoś się nie mogę doczekać, mimo że to jest wniosek komisji składany. Również gospodarowanie zasobem własności rolnej Skarbu Państwa, Agencji Nieruchomości Rolnych. Już uważamy, że tam są rzeczy, które należałoby podjąć i parlament powinien się zastanawiać nad tym, czy sprzedaż ziemi ma być tylko sprzedażą, aby tylko wyzbyć się majątku i kasa, czy powinno być realizowane zadanie w ustawie przekazywanie ziemi rolnikom, gospodarstwom rodzinnym, a nie tylko kasa, kasa, kasa. Dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę Panie Prezesie. I teraz proszę. Dziękuję bardzo. Bardzo też serdecznie dziękuję za te pytania, bo one też odnoszą się do wyjątkowo istotnych kwestii. Pamiętajcie Państwo, że jako parlamentarzyści macie narzędzie, czyli możliwość złożenia wniosku na przykład o kontrolę doraźną, czy oczywiście taką kontrolę szerszą, która jest ujęta w planie rocznych kontroli. Tutaj muszę zastrzec jedną rzecz, że tak jak powiedziałem o planie rocznych kontroli, czyli tych większych decyduje kolegium NIK-u, ale ja uważam, że ta wyjątkowa pozycja parlamentu, która zawiera się i w procedurze wyłonienia prezesa, i w procedurze zmian w statucie NIK-u, które też pewnego porozumienia z przedstawicielem, w tym akurat wypadku Sejmu, wymaga, ona powinna uwrażliwiać w sposób szczególny NIK na wnioski parlamentarzystów. W zeszłym roku Państwo złożyli, mówię posłowie i senatorowie łącznie, około 150 tego typu wniosków. 88% z tych wniosków to były wnioski o kontrolę. Pewna część, niesatysfakcjonująca, ona znalazła uznanie w oczach NIK-u w sensie wprowadzenia go do planu kontroli. Ja będę chciał, żebyśmy na ten temat rozmawiali. Oczywiście tematyka rolna powinna także być w tych planach ujęta. Ja będę otwarty oczywiście na to, żeby się spotkać z Państwem w formule, którą uzgodnimy i przeanalizować te wnioski, kiedy, w jakim trybie można by je uwzględnić. Tu muszę Państwu zaznaczyć, że dzisiaj jesteśmy już na takim etapie, że NIK formułuje już plan kontroli na rok 2014. Do końca sierpnia tego typu wnioski są składane w ramach wewnętrznej struktury NIK-u. Trudno mi jeszcze w tym momencie powiedzieć, na ile będzie można modyfikować ten scenariusz, który jest założony, ale taką deklarację w tym zakresie otwartości Państwu składam.